Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w 46. już odcinku Ziołowej Apteki Kobiety. W dzisiejszym odcinku omawiamy sobie kolejne substancje czynne w ziołach. No i będziemy dzisiaj mówić o garbnikach. Co to takiego jest i o co z tym wszystkim chodzi? W dzisiejszym odcineczku zapraszam. To w ogóle są garbniki. Otóż, moi drodzy, garbniki to są substancje o naprawdę bardzo różnej budowie chemicznej, ale to, co mają wspólnego ze sobą, to w zasadzie swoje działanie. To działanie jest w dużej mierze ściągające, chroni przed zakażeniem te takie głęboko położone komórki. Działają również w pewnym stopniu znieczulająco, łagodzą swędzenie i pieczenie. Ponadto garbniki również uszczelniają ściany włośniczek, to jest bardzo ważne. Unieczyniają one również histaminę i działają przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, no i oczywiście przeciwzapalnie. Takimi surowcami, które zawierają garbniki, są na przykład kora dębu, liście orzecha włoskiego i niespodzianka, moi drodzy, herbata. Ale musimy uważać, ponieważ herbata oraz właśnie te garbnikowe surowce zawierają taninę. Tanina w nadmiarze może powodować uszkodzenia naczyń kapilarnych oraz, co gorsza, stłuszczenie i ogniska zapalne, a nawet martwicze w obrębie wątroby. Także bardzo mocno należy uważać na wszystkie zioła, które zawierają dużą ilość garbników. Dzięki wielkie za uwagę. To tyle w dzisiejszym odcinku. Wszystkich chorych i niedomagających zapraszam do skorzystania z filozofii jednej wizyty i planu zdrowotnej lub planu zdrowotnej transformacji. Pamiętajcie, że dla matki natury nie ma chorób nieuleczalnych. A osoby, które chcą się wziąć za siebie i poznać słabe i mocne strony swojego organizmu, żeby zacząć coś w końcu z sobą robić i poznać siebie od takiej innej strony, również mamy coś dla nich, właśnie sprawdzenie słabych i mocnych stron organizmu, które jest niezwykle ważne już dla małych dzieci, ponieważ wiedząc, w jaki sposób to małe dziecko odżywiać, możemy budować mu energię tam, gdzie jej brakuje, a dzięki temu to dziecko, mając takie nawyki fajne, zdrowe, żywieniowe, uniknie w przyszłości chorób, więc na pewno jest to coś, co się opłaci długoterminowo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia!